Organizm każdego z nas ma niezwykłe możliwości samouzdrawiania. W najpowszechniejszej formie mechanizm ten odpowiada za powrót do zdrowia bez leków, na przykład z grypy, czy zagojenie się ran, a w najbardziej niezwykłej formie w tak zwanych spontanicznych remisjach chorób nowotworowych. Odpowiada on także za ogólny stan naszego systemu odpornościowego. Umysł, emocje i wyobrażenia są bezpośrednio związane z tym mechanizmem, co bada jedna z najmłodszych dziedzin nauki, tak zwana psychoneuroimmunologia. Zanim jednak nauka zaczęła badać tego rodzaju fenomeny, praktyka samouzdrawiania znana była ludzkości od tysięcy lat. Jedną z jej form jest uzdrawianie podczas snu. Wiadomo, że ludzki mózg działa inaczej na jawie i inaczej podczas tak zwanych odmiennych stanów świadomości. Tak? Nadzwyczajne doświadczenia i nadzwyczajne efekty wpływania na swój stan własnego organizmu ludzie zawsze uzyskiwali w odmiennych stanach świadomości. Nie na jawie, tylko w głębokim transie, na przykład podczas hipnozy, podczas głębokiego skupienia medytacyjnego, w ekstazie religijnej podczas modlitwy, w stanie kontemplacji, w zmienionych stanach świadomości pod wpływem specjalnych szamańskich roślin i substancji psychoaktywnych, czy w stanach deprywacji sensorycznej podczas jakichś odosobnień. Odmienne stany świadomości ewidentnie aktywizują wyjątkowe połączenie pomiędzy umysłem, mózgiem, systemem nerwowym i układem odpornościowym. Jednym z takich stanów jest właśnie stan marzeń sennych. Zauważyli to już starożytni Egipcjanie i Grecy, u których rozwinęła się tradycja pielgrzymowania do świątyń Asklepiosa i spędzania tam nocy w specjalnych dormitoriach na uzdrawiających snach. We śnie przychodził często do nich sam Bóg Asklepios i dokonywał uzdrowienia lub udzielał wskazówek terapeutycznych. Z historii znane są relacje, gdy bogowie, wielcy święci przychodzili do chorych podczas snu i uzdrawiali ich z chorób fizycznych oraz problemów psychologicznych, na przykład z jakichś nałogów czy koszmarów sennych. Tego rodzaju historie znajdujemy we wszystkich kulturach ludzkości. U Europejczyków, Hindusów, Chińczyków czy u Indian obu Ameryk. Wszystkie te kultury, na jakimś etapie swojego rozwoju oczywiście, doceniały rolę uzdrawiających snów. Niestety przez kilkaset lat jakby Europejczycy zapomnieli o tym fenomenie. Na szczęście w ostatnich latach zaczyna się to zmieniać i stan marzeń sennych znowu badany jest pod różnymi kątami. Jednym z obszarów tych badań jest właśnie wpływ marzeń sennych na zdrowie i samouzdrawianie w marzeniach sennych. O sile wpływu marzeń sennych na mózg, na sieci neuronowe i ciało może świadczyć historia słynnego amerykańskiego badacza snów Williama Dementa, który pewnej nocy śnił o tym, że prześwietlenie jego płuc wykazało zaawansowaną postać raka. Dement palił w tym czasie bardzo dużą ilość papierosów. W tym śnie pomyślał o swoich dzieciach. Były malutkie wtedy, że pozostaną bez ojca, będą wychowywać się jako sieroty. I w tym śnie zaczął płakać nad ich smutnym losem. Obudził się z tego snu ze łzami w oczach. Bardzo się ucieszył, że to był tylko sen oczywiście, ale najszybciej jak mógł zrobił sobie prześwietlenie płuc. Nic ono nie wykazało, płuca były czyściutkie. Jednak od tego doświadczenia we śnie Dement już nigdy nie zapalił więcej papierosa. Nie stosował żadnej techniki, żadnej terapii czy metody na rzucenie palenia. Jedno
silne emocjonalne doświadczenie we śnie całkowicie przeprogramowało jego mózg. Także chęć zapalenia nigdy już się nie pojawiła. Został natychmiast uzdrowiony z ciężkiego nałogu. Znane są także niezliczone historie osób uzdrowionych przez wielkich świętych katolickich, mistrzów buddyjskich czy wielkich uzdrowicieli, którzy pojawiali się w snach. Możesz znaleźć ich setki w internecie. Dotyczą ojca Pio, Buddy, Sai Baby czy innych. We śnie mózg ma zupełnie inne możliwości działania niż na jawie. Wszyscy znamy badania naukowe, które potwierdzają leczniczy wpływ wizualizacji, prawda? Wizualizacja potrafi nawet sprawić, że siła mięśni wzrasta o kilkanaście procent. Sama wizualizacja, samo wyobrażanie sobie, że podnosisz ciężary, zwiększy twoją siłę. Tak, zbadano to wielokrotnie w laboratoriach. Albo na przykład terapia Simontonowska. Od kilkudziesięciu już lat naprawdę szeroko korzysta z procesu wizualizacji właśnie w terapii nowotworowej. Sen to doskonały warsztat wizualizacji. Lepszego nie ma. Mózg i ciało reagują na obrazy i zmieniają swoją fizjologię bardzo mocno. Wszystko tam jest niezwykle realne i pobudza mózg w nieporównywalny do stanu jawy sposób. Wspominali już o tym tybetańscy buddyści, którzy już przed wiekami twierdzili, że możliwości umysłu we śnie w stosunku do stanu jawy wzmocnione są setki razy. Szczególnie świadomy sen, czyli sen, w którym wiesz, że śnisz i możesz wpływać na treść marzeń sennych, jest tu idealnym warsztatem wizualizacji. Oczywiście można czekać na spontaniczny sen uzdrawiający, ale można także świadomie inkubować, czyli wywoływać tego rodzaju sny. Kiedy przed położeniem się spać głęboko skupiamy się na jakimś problemie, poszukujemy jego rozwiązania, czy myślimy o czymś intensywnie, to bardzo często zdarza się, że nasze sny odpowiadają na pytania, czy inspirują do jakichś rozwiązań naszych problemów. Albo krążą po prostu wokół treści, na których skupialiśmy się przed zaśnięciem. Możesz zatem przed zasypianiem koncentrować się na pragnieniu wywołania uzdrawiającego snu. Możesz wyobrażać sobie, że we śnie przychodzi do ciebie na przykład jakiś święty lub może nam Jezus czy Budda, albo jakiś mistrz lub wielki uzdrowiciel i w tym śnie uzdrawia twoje ciało. Jeżeli chcesz uwolnić się od jakiegoś uzależnienia, to pomyśl o tym, że we śnie przyśni ci się sytuacja, która pomoże ci wyzwolić się, przeprogramować swój mózg. To naprawdę jest możliwe. Osobiście znam dziesiątki tego rodzaju relacji od ludzi, którzy pracują ze swoimi snami. A szczególnie ze snami świadomymi. Stephen LaBerge na przykład, słynny amerykański neuronauta, miał takie doświadczenie, które opisał w książce Exploring the World of Lucid Dreaming. Pisał tak. Około roku temu skręciłem nogę w kostce. Była bardzo spuchnięta i nie mogłem chodzić. Gdy położyłem się spać, przyśniło mi się, że poszedłem biegać. I nagle zdałem sobie sprawę, że nie mógłbym biegać z taką kostką, więc to musi być sen. Złapałem kostkę sennymi rękami, co sprawiło, że zacząłem odczuwać wibracje podobne do elektryczności. Byłem tym zdziwiony i postanowiłem rzucać piorunami naokoło. To wszystko, co pamiętam ze snu. Gdy obudziłem się następnego dnia, nie czułem bólu w kostce i mogłem chodzić ze stosunkowo dużą łatwością. Oczywiście nie musisz mieć umiejętności świadomego śnienia, by inkubować sny uzdrawiające.
Opisane przeze mnie przypadki są wyjątkowo dramatyczne, tak? Ale proces uzdrawiania może mieć charakter o wiele spokojniejszy, może trwać nie jeden sen, ale kilka snów, kilka dni, tygodni lub miesięcy. Z pewnością warto skorzystać z uzdrawiających możliwości naszych snów. I tak przecież śpimy, tak? Więc czemu nie? Nic nie ryzykujemy. Po prostu przed snem skup się na tym temacie. Skup się głęboko i poświęć mu trochę czasu. Nie wystarczy minuta przed zaśnięciem. Poświęć na to przynajmniej 15-20 minut. Skup się na pragnieniu uzdrowienia. Użyj swojej wyobraźni i emocji. Wyobraź sobie, jak mógłby wyglądać twój uzdrawiający sen. I w pokorze poproś o to doświadczenie Boga, czy swoją nadświadomość, wyższe ja. Nie wiem, jaki jest twój światopogląd i w co wierzysz. Może wyobrazisz sobie Jezusa lub Ojca Pio, może Padmasambhavę albo Saibabę, a może skierujesz się do uniwersalnego pola świadomości. Po prostu chodzi o wywołanie w sobie oczekiwania, ale bez nacisku. W pokorze. Ponieważ energie uzdrawiania mają charakter nieegoiczny, nie pochodzą z osobowości, z ego. Pochodzą spoza ego, z obszaru transpersonalnego. I postawa pokory i zaufania wyższej mocy otwiera cię na te energie. Skup się zatem na procesie uzdrawiającego snu, ale rezultat pozostaw wyższej mocy. To bardzo ważny, wręcz kluczowy element procesu uzdrawiania w ogóle. Proces inkubacji uzdrawiającego snu możesz przeprowadzić samodzielnie, ale możesz także skorzystać z nagrania, które umieściłem po tym wstępie. Za chwilę rozpocznie się medytacja prowadzona, służąca inkubacji uzdrawiającego snu. Możesz jej posłuchać, zasypiając wieczorem na długi sen albo przed popołudniową drzemką. Ale możesz także wysłuchać jej poza łóżkiem, na przykład siedząc w fotelu lub na krześle i po zakończeniu po prostu zdjąć słuchawki czy po prostu położyć się spać do łóżka. Sprawdź, który scenariusz będzie dla ciebie najlepszy. Być może będziesz potrzebować kilkukrotnego wysłuchania tego nagrania, zanim twoje sny zareagują. Nie każdy będzie mieć uzdrawiający sen po pierwszej nocy inkubacji takiego snu. Przed nagraniem będzie jeszcze krótka przerwa reklamowa. Proszę, wytrzymaj co najmniej 30 sekund reklam, a wesprzesz w ten sposób ten kanał. W tym czasie możesz po prostu wyłączyć dźwięki, wziąć kilka głębokich oddechów, rozluźnić się, przygotować się do medytacji. Zapraszam cię również bardzo serdecznie na stronę adamb.pl, gdzie znajdziesz wiele artykułów, książki w PDF-ach na temat snu, nagrania transowe i inne cenne informacje. Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. A, jeszcze słowo ważnego uzupełnienia. Jeżeli jesteś chory, chora, zgłoś się do lekarza i podejmij terapię, którą ci zaleci. Samo uzdrawianie jest dodatkową autoterapią i nie zastąpi akademickiego leczenia. Samo uzdrawianie jest zabiegiem komplementarnym wobec leczenia, a nie alternatywnym. Zapewnij sobie różne drogi do zdrowia, różne sposoby uzdrawiania. Zwiększysz w ten sposób prawdopodobieństwo sukcesu. Naprawdę nie musisz wybierać. Tu nie ma albo, albo. Możesz mieć i jedno, i drugie. Także trzymaj się zdrowo i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów.
podczas których spokojnie wdychaj powietrze, zatrzymaj je przez chwilę, a potem rób spokojny i powolny wydech przez usta ułożone jak do zdmuchnięcia świecy, lekko nadymając policzki. Po kilku takich oddechach powróć do zwykłego, normalnego oddychania. Ten specyficzny rytm oddechu pozwala wyciszyć się twoim nerwom, uspokaja układ nerwowy i wprowadza twoje ciało i umysł w coraz głębszy stan relaksacji i regeneracji. Możesz zauważyć, że twoje ciało rozluźnia się teraz coraz głębiej, co możesz poczuć jako na przykład wrażenie ciężkości pojawiające się w twoich rękach i nogach. Albo może to być wrażenie lekkości, jakby twoje ciało nic nie ważyło. Możesz także w czasie procesu relaksacji i wchodzenia w coraz głębszy kontakt ze swoją podświadomością odczuwać inne doświadczenia w ciele, delikatne wibracje lub mrowienie. Wszystkie te doświadczenia wskazują, że wchodzisz coraz głębiej w zrelaksowany stan ciała i umysłu, w którym twoja podświadomość otwiera się na wszystkie korzystne dla ciebie sugestie i doświadczenia. Twoje myśli uspokajają się, stają się coraz bardziej leniwe. Jesteś tu i teraz i słyszysz mój głos oraz czujesz swoje ciało. Możesz zatem spokojnie zrobić teraz systematyczny, relaksacyjny przegląd swojego ciała, by zauważyć, że wszelkie napięcia, które jeszcze pozostały w twoim ciele, ustępują natychmiast, gdy tylko je zauważasz. Zacznij od swojej głowy i czoła. Uświadom sobie wrażenia płynące z twojego czoła. Z mięśni wokół oczu. Z policzków. Ze szczęki i żuchwy. Poczuj mięśnie szyi i karku. Ramiona, przedramiona i dłonie, dalej klatka piersiowa, plecy i brzuch. Powoli uświadamiaj sobie te miejsca i obserwuj, jak spokojnie i we własnym tempie odprężają się. Nie musisz ich rozluźniać, one same się rozluźniają.
Ty tylko to sobie uświadamiasz. Obserwujesz to, co jest po prostu. Akceptujesz każde doświadczenie. To odpręża cię jeszcze głębiej. Przechodzisz swoją świadomością do dolnej części brzucha, do bioder, ud, łydek, i stóp. Całe twoje ciało ogarnia coraz głębsze, naturalne odprężenie. Doskonale. Wyobraź sobie teraz, że stoisz na szczycie 10-stopniowych schodów. To wielkie, masywne schody. Zobacz, z czego są zrobione. Czy są to schody drewniane, czy kamienne? A może zrobione są z jeszcze innego materiału? Jest ich 10. Będziesz teraz schodzić po tych schodach, a ja będę je liczył od 10 do 1. Kiedy już zejdziesz po tych schodach, a ja powiem słowo 1, wejdziesz w najgłębszy stan relaksacji i skupienia umysłu na twoich wewnętrznych doświadczeniach, jaki jest ci potrzebny teraz, by skontaktować się ze swoją podświadomością i zaprogramować swój uzdrawiający sen. Stoisz zatem na szczycie schodów. 10. Zaczynasz schodzić o 1 stopień niżej. 9. 1 stopień głębiej w stan relaksacji. I kolejny. 8. Twoje myśli wyciszają się. 7. Skupienie bez żadnego wysiłku staje się coraz głębsze. 6. Słyszysz mój głos, a twoja podświadomość otwiera się na sugestie. 5. Jeszcze głębiej w stan skupienia i relaksacji. Wszystko na zewnątrz twojego umysłu staje się odległe i obojętne. 4. Coraz głębiej w rozluźnienie. Bardzo dobrze. 3. Jeszcze chwila i osiągniesz najgłębszy stan skupienia i rozluźnienia. Doskonale. 2. I 1. Jesteś na samym dole, głęboko w stanie skupienia i rozluźnienia jednocześnie. A przed tobą
są drzwi do Twojej podświadomości. Te drzwi są teraz zamknięte, ale możesz je łatwo otworzyć, wykorzystując swoją energię. Tylko Ty możesz je otwierać i zamykać. I tylko Ty możesz tak głęboko wpływać na swoją podświadomość, by budzić w niej niezwykłe możliwości samouzdrawiania podczas snu. Kiedy zbliżysz swoją rękę do drzwi, ale nie dotykając ich, one jakby wyczują Twoją energię i podążą za nią. Kiedy cofniesz rękę, drzwi do Twojej podświadomości uchylą się na tyle, by przez nie się przecisnąć i przejść na drugą stronę. Podnieś teraz rękę i zbliż do drzwi. Poczuj rodzaj magnetycznego przyciągania, energii pola i cofnij rękę. Drzwi zaczynają się uchylać i zza nich prześwieca miłe dla oka i piękne światło. Światło płynące ze świata Twojej podświadomości. Kiedy uchylą się już na tyle, by przez nie przejść, opuść rękę. Przejdź na drugą stronę i odwróć się przodem do drzwi. Ponownie podnieś dłoń i zbliż ją do drzwi, ale nie dotykaj ich. I znowu poczuj magnetyczną siłę. Cofając dłoń, zamknij drzwi. Odwróć się teraz do nich tyłem. Jesteś w królestwie swojej podświadomości. Świeci tu niezwykłe, ciepłe i uzdrawiające światło. Oświetla Twoje ciało i umysł. To świat Twojej podświadomości. Rozejrzyj się i zobacz to, co widzisz przed sobą. To Twój świat. Może jest to ogród, łąka, las lub plaża. A może jeszcze jakieś inne miejsce. Może jest to jakieś miasto lub wnętrze. Możesz je znać lub może być dla Ciebie zupełnie nowe. Zobacz, co widzisz przed sobą. Co widzisz z prawej strony? Z lewej strony? Nie ma tam nikogo oprócz Ciebie. I tylko na Twoje wyraźne żądanie mogą pojawiać się tam inne postaci, które są częściami Twojej podświadomości, są symbolicznym obrazem Twojej podświadomości. Teraz jednak nie ma obok Ciebie tam nikogo. Jest za to łóżko, wielkie łoże, w którym możesz śnić swoje uzdrawiające i twórcze sny. To
magiczne łoże emituje niezwykłą mocą. Poczuj tę moc. Jest piękne, duże i wygodne. Jest w nim przyjemna pościel. Połóż się teraz w nim i poczuj się cudownie bezpiecznie. I pomyśl, że za chwilę tam zaśniesz i zacznie ci się śnić twój uzdrawiający sen. Kogo spotkasz w tym śnie? Spotkasz się z osobą, która ma uzdrowicielską moc. Czy będzie to postać, którą znasz? A może postać, której jeszcze nie znasz? Ale będzie ona przewodnikiem ogromnej, uzdrowicielskiej i dobrej mocy, która płynie z twojej podświadomości i z twojej nadświadomości. Z tych części twojej psychiki, które są twoim najgłębszym ja, najgłębszą jaźnią. Jaka to będzie postać? Czujesz, że odpływasz w głęboki sen. Zasypiasz i zaczyna ci się śnić. Twój sen. Otwórz się na pierwsze obrazy, które przychodzą ci teraz do głowy. Pierwsze odczucia. Idź za tymi pierwszymi obrazami. Gdzie jesteś w swoim uzdrawiającym śnie? Kogo widzisz? Pozwól sobie na spontaniczne podążanie za tym, co wypływa z twojej podświadomości. Pojawia się w twoim śnie postać, która potrafi cię uzdrowić. Potrafi cię uzdrowić. Postać pełna mocy i nieuwarunkowanej miłości do ciebie. Potrafi wpłynąć na twoje ciało i umysł niezwykle głęboko. Pozwól, by zbliżyła się do ciebie. Poczuj z nią niezwykłą więź, bliskość. To uczucie niezwykłej bliskości. Ta postać zna cię w pełni. Wie wszystko o tobie i kocha cię bezwarunkowo. Chce dać ci uzdrowienie. Pragnie uzdrowić cię w tym śnie. Zobacz i poczuj, jak proces uzdrowienia realizuje się w twoim uzdrawiającym śnie. Poczuj tę niezwykłą energię.
która zaczyna krążyć w Twoim ciele i umyśle. Poddaj się temu procesowi zupełnie. Niczego nie kontroluj. Poddaj się całkowicie. Doskonale. Twoje ciało jest w tej chwili uzdrawiane. Stare i chore komórki ciała są zastępowane przez zdrowe, świeże i czyste. Jasność, czystość i zdrowie wypełniają z każdą chwilą coraz bardziej Twoje ciało i umysł. Nie musisz nic robić. Wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać. Proces uzdrawiania nabiera z każdą chwilą mocy. I będzie powtarzał się w kolejnych Twoich snach, uzdrawiając Twoje ciało i umysł. Uzdrawiająca energia i ta kochająca postać będzie pojawiać się jeszcze wiele razy w Twoich snach, gdy tylko tego zapragniesz. A Ty będziesz to głęboko odczuwać i przeżywać, otwierając się na uzdrawiającą energię. I możesz dalej chłonąć to doświadczenie, zasypiając coraz głębiej, odpływając w sen. Albo możesz wyjść z tego przyjemnego stanu w dowolnej chwili, by za chwilę położyć się spać. Tylko od Ciebie zależy to, co zrobisz. Tymczasem powtarzaj teraz za mną, aż do zaśnięcia lub do momentu, gdy zdecydujesz się, by wyjść z tej przyjemnej medytacji, a potem zasnąć regenerującym i uzdrawiającym snem. Powtarzaj za mną. Wyobraź sobie, że mówisz te słowa do siebie teraz. Moje sny są źródłem uzdrawiającej energii. Uzdrowienie przychodzi do mnie podczas snu. Otwieram się na uzdrawiającą energię, płynącą z najgłębszych warstw mojej podświadomości i nadświadomości, z obszaru wyższej mocy, z wymiaru duchowego, transpersonalnego. W pełni zasługuję na uzdrowienie,
ponieważ wyższa siła jest nieuwarunkowaną miłością. Otwieram się w pełni na przepływ energii i uzdrowienia teraz. Moje sny dostarczają mi pozytywnych emocji i doświadczeń. Komunikuję się ze swoją podświadomością skutecznie. Programuję uzdrawiające sny. Moje ciało doskonale reaguje na procesy uzdrawiania we śnie. Lecznicza energia krąży w moim ciele. Odprężam się jeszcze głębiej. Poddaję się wyższej mocy zupełnie. Zasypiam w stanie pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Każdej nocy mój sen mnie uzdrawia i regeneruje. Zasypiam spokojnie, coraz głębiej. Moje sny są źródłem uzdrawiającej energii. Uzdrowienie przychodzi do mnie podczas snu. Otwieram się na uzdrawiającą energię, płynącą z najgłębszych warstw mojej podświadomości i nadświadomości, z obszaru wyższej mocy, z wymiaru duchowego, transpersonalnego. W pełni zasługuję na uzdrowienie, ponieważ wyższa siła jest nieuwarunkowaną miłością. Otwieram się w pełni na przepływ energii i uzdrowienia teraz. Moje sny dostarczają mi pozytywnych emocji i doświadczeń. Komunikuję się ze swoją podświadomością skutecznie. Programuję uzdrawiające sny.
moje ciało doskonale reaguje na procesy uzdrawiania we śnie. Lecznicza energia krąży w moim ciele. Odprężam się jeszcze głębiej. Poddaję się wyższej mocy zupełnie. Zasypiam w stanie pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Każdej nocy mój sen mnie uzdrawia i regeneruje. Zasypiam spokojnie, coraz głębiej. Moje sny są źródłem uzdrawiającej energii. Uzdrowienie przychodzi do mnie podczas snu. Otwieram się na uzdrawiającą energię, płynącą z najgłębszych warstw mojej podświadomości i nadświadomości, z obszaru wyższej mocy, z wymiaru duchowego, transpersonalnego. W pełni zasługuję na uzdrowienie, ponieważ wyższa siła jest nieuwarunkowaną miłością. Otwieram się w pełni na przepływ energii i uzdrowienia teraz. Moje sny dostarczają mi pozytywnych emocji i doświadczeń. Komunikuję się ze swoją podświadomością skutecznie. Programuję uzdrawiające sny. Moje ciało doskonale reaguje na procesy uzdrawiania we śnie. Lecznicza energia krąży w moim ciele. Odprężam się jeszcze głębiej. Poddaję się wyższej mocy zupełnie. Zasypiam w stanie pełnego zaufania
i poczucia bezpieczeństwa. Każdej nocy mój sen mnie uzdrawia i regeneruje. Zasypiam spokojnie, coraz głębiej. Moje sny są źródłem uzdrawiającej energii. Uzdrowienie przychodzi do mnie podczas snu. Otwieram się na uzdrawiającą energię, płynącą z najgłębszych warstw mojej podświadomości i nadświadomości, z obszaru wyższej mocy, z wymiaru duchowego, transpersonalnego. W pełni zasługuję na uzdrowienie, ponieważ wyższa siła jest nieuwarunkowaną miłością. Otwieram się w pełni na przepływ energii i uzdrowienia teraz. Moje sny dostarczają mi pozytywnych emocji i doświadczeń. Komunikuję się ze swoją podświadomością skutecznie. Programuję uzdrawiające sny. Moje ciało doskonale reaguje na procesy uzdrawiania we śnie. Lecznicza energia krąży w moim ciele. Odprężam się jeszcze głębiej. Poddaję się wyższej mocy zupełnie. Zasypiam w stanie pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Każdej nocy mój sen mnie uzdrawia i regeneruje. Zasypiam spokojnie, coraz głębiej. Moje sny są źródłem uzdrawiającej energii. Uzdrowienie przychodzi do mnie podczas snu.
Otwieram się na uzdrawiającą energię, płynącą z najgłębszych warstw mojej podświadomości i nadświadomości, z obszaru wyższej mocy, z wymiaru duchowego, transpersonalnego. W pełni zasługuję na uzdrowienie, ponieważ wyższa siła jest nieuwarunkowaną miłością. Otwieram się w pełni na przepływ energii i uzdrowienia teraz. Moje sny dostarczają mi pozytywnych emocji i doświadczeń. Komunikuję się ze swoją podświadomością skutecznie. Programuję uzdrawiające sny. Moje ciało doskonale reaguje na procesy uzdrawiania we śnie. Lecznicza energia krąży w moim ciele. Odprężam się jeszcze głębiej. Poddaję się wyższej mocy zupełnie. Zasypiam w stanie pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Każdej nocy mój sen mnie uzdrawia i regeneruje. Zasypiam spokojnie, coraz głębiej.